Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę z filmem oczywiście standardowym, czyli wrap-up miesiąca, ale tutaj mamy coś innego niż zawsze, bo mam 2 miesiące. Ponieważ nie robiłam wrap-upu kwietnia, bo przeczytałam tylko 3 książki i wydawało mi się bez sensu po prostu robić filmik, bo 3 książki po prostu byłyby za krótkie, żeby nagrać o tym cały filmik. Więc stwierdziłam, że wstrzymam się i nagram po prostu wrap-up kwietnia i maja. A w maju, jakimś cudem, okazało się, że przeczytałam już o wiele, wiele więcej książek. Na szczęście, bo w tym kwietniu było bardzo ciężko. Miałam mocny zastój czytelniczy, już myślałam, że będę miała taki zastój, który będzie trwał tylko dłużej. Wiele razy w swoim życiu miałam takie zastoje, że trwały rok albo dwa. I wtedy nie czytałam żadnej książki, więc już się bałam, że dochodzimy do tego momentu, że się totalnie przesyciłam i będę musiała zrobić taką dłuższą przerwę od czytania. No i tak myślałam, że może się zdarzyć. Ale na szczęście w maju weszłam w moją romansiara era, jak mogliście pewnie widzieć i będziecie widzieć na kolejnych filmikach, które będą wchodzić, bo mam już parę vlogów, które będą wchodzić po prostu na kanał. Weszłam w romansiara era. I na całe szczęście udało mi się wyjść z tego zastoju. Wróciłam do swoich korzeni, zaczęłam czytać książki, które totalnie tylko i wyłącznie wprowadzały mnie w dobry nastrój i sprawiały, że po prostu miałam dużo rozrywki z tego, więc jak najbardziej idealnie, żeby wyjść z zastoju. No ale tak, ale zacznę od kwietnia i moich 3 książek. O dziwo, te książki wcale nie były złe, ale no cóż, przeczytałam tylko 3. I pierwszą była Bezsilna, którą też mam po angielsku, bo to była jedna z książek, które miałam w TBR-u do przeczytania na ten rok. Przeczytałam ją po polsku, bo przyszło mi to piękne, piękne wydanie, które uwielbiam, jest no cudowne i czyta się ją wspaniale, bo jest to mocno taka, wiecie, floppy. I tutaj jest historia dziewczyny, która jest biedna, jest złodziejką i ona okradła księcia i trafia na taki turniej, żeby... Wydaje mi się, że strażniczką księcia. No w każdym razie jest ten turniej i ona tam jest. No i też mamy Kaja, czyli kolejnego syna króla, który szkoli się na egzekutora, który zabija osoby... Egzekutorzy zabijają osoby, które mają jakieś zdolności magiczne, no i nasza główna bohaterka Payden, nie wiem jak się czyta, ma zdolności magiczne, no ale oczywiście tego nie mówi. No i zaczynają się dziać różne rzeczy. Wątek romantyczny jest wspaniały. Sama jakby fantastyka i sam ten świat i takie rzeczy było ok, podobały mi się, ale wątek romantyczny wygrał dla mnie, to jest typowa romantazy. Bardzo, bardzo pięknie zrobione. Ja byłam absolutnie zakochana w ich relacji. To jak to wszystko się rozwijało, po prostu ta chemia między nimi, to było wspaniałe i piękne. Absolutnie się świetnie bawiłam. Pomimo tego, że to jest gruba książka, to ja ją dosłownie połykałam cały czas. No i tak jak mówię, strasznie mi się podobała, więc bardzo, bardzo polecam. Dałam 5 gwiazdek. Jedna z niewielu 5-gwiazdkowych książek, które wpadają. No ale tak, dam 5 gwiazdek, więc jeżeli szukacie romantyzy, to będzie idealne. Wiem, że są różne opinie na temat tej książki. Ogólnie widziałam raczej pozytywne i ma raczej dobrą ocenę. Ale i tak widziałam takie, że niektórym się totalnie to nie podoba. Widziałam ludzi, którzy mówią, że jeżeli podobał wam się Fourth Wing, to wam się spodoba. Nie wiem za bardzo, co te książki mają wspólnego, oprócz tego, że są romantyzy, jakby tam nie ma takich wątków, które się pokrywają. Więc nie wiem. Ale... Mi się na przykład Fourth Wing nie podobało, a to się bardzo podobało, więc no myślę, że po prostu musicie trafić. Jeżeli lubicie romantyzy, to myślę, że to jest taki totalny must read, a jeżeli niekoniecznie lubicie romantyzy, to też myślę, że możecie się odnaleźć w tej książce. Już zależy to od was, czy odważycie się na coś takiego, ale ja się bawiłam świetnie. Ja całkiem lubię romantyzy, też zależy jak wykonane, ale tutaj moim zdaniem jest wykonane dobrze, więc tą książkę mocno polecam. Dalej mam kolejne romantazy, Żmie i Skrzydła Nocy. I tutaj widziałam dużo poleceń. Chyba Iza, książkowa baba, bardzo polecała tą książkę. I no ja się nakręciłam, stwierdziłam, że jak podobała mi się Bezsilna, no to też chcę bardzo przeczytać. No i też nagrywałam filmik, gdzie czytałam po prostu romantazy, więc szukałam jakichś książek, które będą pasowały. I stwierdziłam, że to będzie pasowało. Tutaj jest akurat też turniej. Ale tutaj mamy wampiry, bo tam mamy jakieś po prostu osoby z różnymi mocami, a tutaj mamy wampiry, które są dość silne,
agresywne, takie wiecie, dzieje się dużo, takie bardzo raw bym powiedziała. In the wild. Ja tą książką akurat się jakoś wybitnie nie zachwyciłam. Właśnie nasza główna bohaterka jest w turnieju, jest człowiekiem. Ona nie jest wampirem, ale jest w wampirzym świecie, bo jej ojciec, czy przybrany ojciec, jest wampirem, jakimś tam królem i on ją zaadoptował. No i ona nie jest wampirem, ale poprzez wygranie tego turnieju jakby ona chce uzyskać jakieś moce, bo tam wtedy ma jakieś życzenie. Jakby moje opisy tych książek już pozostawiają wiele do życzenia, bo ja to czytałam jednak 2 miesiące temu, więc to jest jak jest. Ale tak, ona jest człowiekiem, no i jest w tym turnieju z wampirami, które są o wiele silniejsze od niej i jakby wiecie jak jest. No i jakby jest tam taki wampir, który jakby nie jest w najlepszym przymierzu, bym powiedziała, z wieloma wampirami. No i oni jakby trochę łączą siły. W każdym razie mamy tutaj wątek romantyczny, no jest to romantazy. Ja jakoś tak wybitnie tutaj akurat nie czułam tego, w sensie no jakby wątek romantyczny był na przodzie jakby był, ale ja tej chemii na przykład między bohaterami tutaj nie czułam aż tak mocno, nie zaangażowałam się aż tak bardzo. Całkiem mi się podobała ta historia i jakby ten pomysł i te wampiry i te takie rzeczy były okej, ale jednak ten wątek romantyczny, który no jest na pierwszym miejscu, bo to jest romantazy, nie przemawiał do mnie do końca, więc jeżeli macie ochotę przeczytać coś takiego, to możecie czytać, ale to nie jest jakaś taka moja wielka polecajka, bo nie wiem, mnie to po prostu aż tak nie porwało, tutaj się już trochę bardziej męczyłam i tak trochę cisnęłam, żeby skończyć tę książkę, szczególnie, że jest strasznie dużo literek małych na stronie, a książka jest jakby duża, więc to było trochę męczące, ale wiecie o co chodzi. Dałam tej książce 3,5 gwiazdki, więc nie jest tak, że mi się nie podobało, ale też no mówię, to nie jest jakiś duży zachwyt. Po czasie teraz jak o tym myślę, to nawet mogłam zejść do 3 gwiazdek, bo no to było po prostu takie okej. Nie wywołało we mnie większych emocji, więc myślę, że takie 3 gwiazdki byłyby lepsze dla tej książki. No ale jeżeli macie ochotę spróbować i zainteresowało Was to, albo przeczytaliście opis i Was interesuje, to możecie sobie przeczytać i zobaczyć, jak Wam się podoba. I ostatnia książka kwietnia, to książka oczywiście, której nie mam i słuchałam jej w audio na BookBeatie. Tak, na BookBeatie. I to jest Big Swiss. I to jest książka o kobiecie, która robi transkrypcję spotkań terapeuty, seksuologa z klientami. No i ona robi te transkrypcje i pewnego dnia spotyka, a potem zaczyna się umawiać z jedną właśnie z pacjentek. No a jakby ona się domyśliła, że to jest ta pacjentka, no a ona jakby no nie może nikomu mówić, bo jednak ma umowę poufności zawartą, więc nie może mówić. I zaczynają się dziać tam, wiecie, jakieś rzeczy. To jest taka książka w stylu dziwnych, trochę odklejonych, ale bardzo fajnych, mi się bardzo podoba. Ta główna bohaterka, ona jest po 40, wydaje mi się. Ma trochę takie nieogarnięte życie. Za bardzo nie może ogarnąć sobie tego życia. Ma psa i mieszka ze znajomą, z przyjaciółką, ale tam jakby jest jak jest. It's a mess. Ale ogólnie bardzo mi się podobało. Ma postać właśnie Big Swiss, też jest bardzo fajna. I nie chcę jakby zdradzać więcej, co tam się dalej dzieje, bo myślę, że to jest książka, którą fajnie sobie odkrywać samemu. Ale ja się naprawdę dobrze bawiłam i widziałam chyba Jack tą książkę polecał? Jack Edwards? Tak mi się wydaje. No i ja absolutnie jak usłyszałam ten opis, to totalnie się zainteresowałam i bardzo się cieszę, że przesłuchałam, bo bardzo mi się podobała. Dałam 4 gwiazdki, bo troszeczkę mi tam momentami brakowało czegoś, ale i tak uważam, że to jest świetna książka i no jednak porusza jakieś takie ciekawsze tematy, więc myślę, że na pewno warto, jeżeli Was interesuje właśnie opis, lubicie takie dziwniejsze książki, takie wiecie, w stylu Mleko i głód, czegoś takiego, to myślę, że Big Swiss na pewno Wam się spodoba, więc jeżeli macie ochotę, to czytajcie. Ja polecam w każdym razie, bo bardzo mi się podobało. I przechodzimy już do maja. I w maju przeczytałam 9 książek, co jest mocną przebitką z 3 na 9. I tutaj, tak jak mówię, weszłam w moją romance-hara era, więc mamy dużo romansów, ale ja się z tego bardzo cieszę. Dużo pewnie widzieliście na vlogach, bo nagrywałam dużo vlogów, też zobaczycie kolejne książki na vlogach. No, mam nadzieję, że dalej będę w dobrej erze książkowej, bo póki co jest okej i bardzo się z tego cieszę. No i zaczęłam miesiąc od Kompleks Grzecznej Dziewczynki i to jest historia o chłopaku, który jest jakby lokalsem w
miasteczku nadmorskim, do którego przyjeżdża bardzo dużo takich, wiecie, bogatych dzieciaków, bogatych ludzi ogólnie. No i on tam pracuje w barze i pewnego dnia właśnie taki bogaty dzieciak przychodzi i robi zadymę w tym barze. No i on się wstawia za koleżanką, swoją przyjaciółką z pracy i ogólnie przyjaciółką. I no i zostaje wyrzucony z pracy, bo no powiem, że jestem chłopakiem po prostu. I potem okazuje się, że dziewczyna tego bogatego chłopaka przyjeżdża do tego miasteczka też, bo będzie tam studiować. I on odkrywa to, że to jest jego dziewczyna, ten nasz główny bohater Locals. I stwierdza, że on ją poderwie w zamian jako zemstę dla tych takich bogatych ludzi. I ogólnie wydaje mi się, że to było fajnie zrobione. Ja się troszeczkę obawiałam, czy to będzie okej, czy mi się to spodoba, że on właśnie się tak zachowuje, trochę ją tak traktuje, wiecie, przedmiotowo. Ale moim zdaniem zostało to wyprowadzone bardzo dobrze. Bardzo mi się podobało, jak Elle Kennedy zrobiła jakby ten cały romans i jaki był klimat tego małego miasteczka. Ja uwielbiam małe miasteczkowe książki. Tutaj mamy takie właśnie takie nadmorskie miasteczko, więc to też jest takie letnie. No bardzo fajne jest to. Ja świetnie się bawiłam. Naszą główną bohaterkę bardzo polubiłam. I myślę, że no jakby ja lubię książki Elle Kennedy. Lubię jak pisze, lubię właśnie jak tworzy tych bohaterów, relacje między nimi, więc dalej będę na pewno kontynuować i czytać kolejne po prostu książki Elle Kennedy, bo no jeszcze ma ich dużo, więc myślę, że śmiało mogę czytać. Tutaj akurat nie mamy romansów hokejowych, bo to jest jej taki, wiecie, chyba ulubiony motyw do pisania, ale jak mamy coś innego, to też jest fajnie, więc ja jestem zadowolona i też mocno polecam, jeżeli szukacie takiego przyjemnego, powiedzmy, romansu letniego, to myślę, że to jest spoko. Ja dałam 3,5 gwiazdki, bo jednak to nie jest jakiś wielki zachwyt, nie jest jakiś najlepszy romans, jaki czytałam, ale bawiłam się dobrze, więc to jest najważniejsze i wpędziło mnie to w tą ochotę, żeby czytać dalej te romanse i ogólnie, żeby dalej czytać książki, więc spełniła swoją rolę ta książka jak najbardziej. A potem przeszłam już do romansu, który absolutnie mnie zachwycił i to jest Miłość i inne słowa. Jeżeli oglądaliście vloga, gdzie czytałam właśnie tą książkę, to na pewno wiecie, że absolutnie się zakochałam w tej książce. Ja tak myślałam, że bardzo mi się spodoba, bo jak czytałam w zeszłym roku Każde kolejne lato Carly Fortune, to bardzo dużo osób mówiło, że Miłość i inne, że Każde kolejne lato to jest kalka Miłość i inne słowa, że to jest praktycznie ta sama książka, tylko tam powiedzmy jakieś szczegóły są pozmieniane. A Każde kolejne lato to jest jedna z moich ulubionych wakacyjnych książek, więc absolutnie czekałam na to i byłam zachwycona. Wyszła ta książka u nas w tym roku. Miłość i inne słowa wyszła przed Każde kolejne lato w oryginale, po angielsku, tam parę lat temu. Ale u nas wyszła dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak, bo jednak książki Christine Lauren są tłumaczone, więc no nie wiem, co się stało. Ale wyszła u nas jakiś czas temu. Ja specjalnie czekałam, jak będzie już bliżej lata, będzie ciepło i będę mogła przeczytać tą książkę. No i przeczytałam. Absolutnie się zakochałam. Tutaj mamy tak samo poprowadzoną historię. Ja też uważam, że te książki są bardzo podobne i na miejscu Christine Lauren trochę bym się wkurzyła na Carly Fortune, bo naprawdę te książki są bardzo podobne. No mi to nie przeszkadza, bo jednak uwielbiam ten trope, uwielbiam takie wykonanie, więc absolutny zachwyt. I ta książka jest o tym, że mamy childhood best friends, którzy co roku na wakacje się widzą i tam też powiedzmy między wakacjami, bo dziewczyna ma domek nad morzem chyba, tak mi się wydaje, a chłopak tam mieszka cały czas, no i oni jakby się widują na wakacje, są najlepszymi przyjaciółmi, oboje uwielbiają czytać książki, jakby wiecie jak to się odbywa. No i tak widzimy ich co roku, jak tam dorastają i coś się zaczyna między nimi dziać, a potem się okazuje, że oni przez 10 lat nie rozmawiają. No i mamy teraźniejszość, gdzie znowu się spotykają i próbujemy odkryć, co się stało, co doprowadziło do momentu, że oni ze sobą nie rozmawiają i czy znowu się w sobie zakochają i czy znowu będą razem. Wiecie, o co chodzi. Taki trope. To już są książki, ja już to mówiłam wielokrotnie, że Każde kolejne lato, Miłość i inne słowa i Ludzie, których spotykamy na wakacjach, to jest takie moje top 3 romansów wakacyjnych. I tam jest praktycznie ten sam trope, czyli na przestrzeni lat, jak się w sobie najlepsi przyjaciele zakochują, a potem coś się dzieje i to się rozpada, a potem, wiecie, próbuje się to składać. To jest mój trope wakacyjny. Ja to kocham, ja to uwielbiam i I stand by this. Więc ta książka, oczywiście 5 gwiazdek, absolutnie byłam zachwycona, popłakałam się, bo na końcu były jakieś smutne rzeczy i ja po prostu było wyte absolutnie, więc
Jeżeli szukacie romansu, w ogóle, po prostu jeżeli szukacie romansu, nieważne czy wakacyjnego czy nie, to absolutnie Miłość i Inne Słowa będzie idealne, bo to jest, no to jest po prostu wspaniałe. Nie mogę inaczej powiedzieć, więc 5 gwiazdek. Yes. Potem przeczytałam książkę z mojego wiosennego TBR-u, co było szokujące, ale po prostu słuchałam jej w audio i mam wrażenie, że ona przeszła z kwietnia na maj, bo wydaje mi się, że w kwietniu jej też słuchałam. I to jest Emma. Emma wydaje mi się, że nie muszę mówić o czym jest, bo to jest no klasyk. Po prostu mamy historię dziewczyny, która jest z bogatej rodziny i wiadomo, dzieje się to x lat temu i ona tak trochę bawi się w swatkę, ale jest taka, wiecie, trochę momentami taka mean girl, ale mam wrażenie, że ona jest totalnie delusional. I już też mówiłam o tej książce, że Emma to jest dla mnie OG mean girl, ale do tego wszystkiego jest absolutnie delulu. I to jest bardzo zabawne moim zdaniem i bardzo się dobrze bawiłam na tej książce. Ja ogólnie mam wrażenie, że lubię takie starodawne telenowele, tak jak Perswazje, czy tak jak Emma, czy myślę, że przeczytam inne książki, Jane Austen, też będę się dobrze bawić. Więc no ja się bawiłam świetnie, dałam 4 gwiazdki, bardzo fajnie, absolutnie muszę obejrzeć film z Anią Taylor-Joy, która tam gra Emmę. Absolutnie, idealnie, idealnie. Nie mogłam się bardziej cieszyć. Uwielbiam Anię, więc jakby such a slay. Więc na pewno będę oglądać. Jestem ciekawa, jak zostało to wykonane, ale wydaje mi się, że dobrze, bo jakby, wiecie, slay. No i tak, i bardzo mi się Emma podobała, więc jeżeli macie ochotę na jakiś taki lekki klasyk, dla mnie to też jest typowo wiosenne, tak jak Perswazje były wiosenne, tak właśnie tutaj też jest wiosennie, bo no to takie, wiecie, klasyki, takie romanse, to jednak mają taki bardzo, bardzo wiosenny klimat, wszystko się dzieje w takiej ładnej oprawie, wiecie, tacy Bridgertonowie po prostu. Tylko, że z bardziej troszeczkę klasycznym językiem, ale Bridgertonowie, no i wiadomo, Zero Spice. To jest taki klimat i dla mnie to jest mega wiosenne, więc no ja się świetnie bawię i jeżeli macie ochotę, to też czytajcie. Dalej znowu powróciłam oczywiście do romansu i tym razem druga książka w serii Kompleks Grzecznej Dziewczynki. Nie wiem, jak się nazywała ta seria, to be honest. Chyba Avalon Bay albo coś takiego. To miasteczko chyba się tak nazywa. Druga książka to Reputacja Niegrzecznej Dziewczynki. I tutaj już było trochę gorzej. Już się nie bawiłam tak dobrze. Tutaj mamy historię brata bliźniaka, głównego bohatera z pierwszej książki. Jego była dziewczyna wraca do miasteczka i ona zawsze była taką, wiecie, niegrzeczną dziewczyną, jakieś tam robiła nie wiadomo jakie rzeczy, miała problemy, ale wraca teraz i chce zacząć od nowa i chce jakby teraz zachowywać się ok i żeby wszystko było dobrze. Niektórzy w miasteczku jej to utrudniają, no ale cóż. No i właśnie ten nasz główny bohater był z nią kiedyś, był bardzo toksyczny związek. No ale teraz próbują do siebie wrócić, on próbuje ją odzyskać bardzo mocno, bo jest dalej w niej zakochany, a ona tak się trochę chce od tego odsunąć, bo boi się, że po prostu jakby przez to, że znowu wejdą w ten toksyczny związek, to znowu ona troszeczkę przejdzie na złą drogę. No i na tym się skupia książka. Mi to się nie do końca podobało, bo jednak ten związek był toksyczny na początku i jakoś tak ja się w tym nie odnajdowałam. Potem mamy fajną przemianę tych bohaterów, to mi się podobało, bo rzeczywiście widzimy, jak ta główna bohaterka się stara bardzo mocno, ale nasz główny bohater też się bardzo stara, bo on sobie jakby postanowił, że on ją odzyska i on się będzie dla niej starał, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. I no widać fajnie tą przemianę, więc to jest bardzo fajne, ale tak poza tym ja nie do końca jakoś tak... Ja nie jestem za bardzo second chance girly, więc no... Co innego, jak oczywiście by byli dziećmi i by jakby, wiecie jaki trope. Tutaj mamy po prostu, że oni tam byli razem chyba w liceum trochę, no i się, wiecie, toksycznie zrobiło. Znaczy było cały czas toksycznie, no i się rozpadło. Więc to nie jest do końca coś, w czym ja się odnajduję i jakoś tak... Chyba bym wolała, żeby po prostu jakaś nowa dziewczyna przyjechała do niego i jakieś coś całkiem innego wymyślić. No ale trudno, dostaliśmy to. Na 2,75. I tak przeczytam trzeci tom w tej serii, bo tutaj już wydaje mi się, że będzie o jakby jakiejś nowej dziewczynie. I chyba kimś z tej grupy znajomych właśnie, w której ci bliźniacy byli. Ale jestem ciekawa, bo widziałam, że za granicą jest... Na pewno nagodzicie się okładka. Nie wiem, czy to wyszło już za granicą, czy dopiero wyjdzie, ale na pewno będę czytać, bo no mówię, podoba mi się klimat tego miasteczka. Fajne to jest takie wakacyjne, małomiasteczkowe, więc jakby będę czytać. Dalej romans, który bardzo mi się podobał i jeżeli też oglądaliście vloga, jak to czytałam, to na pewno wiecie, ale zaczęłam moją przygodę z Abby Jimenez i nie mogę po prostu
nawet wyjaśnić, jak bardzo się z tego cieszę. Ja jakoś tak widziałam te książki Abby Jimenez, ale jakoś po niej nie sięgałam, bo no, nie wiem, jakoś po prostu nie czułam tego. Ale zobaczyłam filmik Destiny i ona tam mówiła o nowej książce, która wyszła i to jest właśnie trzeci tom serii, którą przeczytałam. I to jest Just for the Summer. Ja nie czytałam jeszcze tej książki, bo ona wyszła za granicą, ale właśnie teraz wszyscy czytają i wszyscy dają 5 gwiazdek, więc ja byłam bardzo ciekawa i stwierdziłam, że okej, no to w takim razie zacznę po prostu tą serię. Zobaczymy, jak będzie. I pierwsza książka to jest To nie może się udać i absolutnie, absolutnie zakochałam się w tej książce, bardzo mi się podobała. Na pewno jeden z fajniejszych romansów, jakie czytałam. Świetny po prostu klimat małomiasteczkowy, ale co mi się bardzo, bardzo podobało, mieliśmy bardzo dużo z bohaterów też osobno i poznaliśmy, jakby wiele się dowiedzieliśmy o nich i wtedy bardzo ładnie nam się to składało jakby w ich związek. Piesek szczeka na górze, nie wiem czy słyszycie. Ale to było po prostu świetne i to jest historia właśnie bohaterki, która wraca z pogrzebu i wpada w rów. Z tego rowu wyciąga ją nasz główny bohater, który jest burmistrzem takiego małego miasteczka, które się nazywa Wakan. I on wyciąga ją z tego rowu, ale jakby oni się rozjeżdżają. Potem ona przyjeżdża do baru, żeby coś zjeść. No i on siedzi w tym barze, bo to jest jedyny bar jakby w tym małym miasteczku. No i on do niej podchodzi i mówi, że... Albo nie, nie będę spoilerować. W każdym razie mają taki, one mi podchodzi i mają taki, wiecie, meet cute, bardzo, bardzo jakby uroczy jest ten początek. No i potem coś się dzieje i zaczyna się robić różnie. Ona jest bogatą lekarką z dużego miasta, a on jest właśnie burmistrzem z małego miasteczka, który prowadzi pensjonat. I jakby po prostu, tak jak mówi tytuł, to nie może się udać. Ona uważa, że no to nie może się udać, żeby oni byli razem. Ona też jest od niego starsza 10 lat. I bardzo mi się to podoba. Absolutnie ten age gap mi nie przeszkadzał, bo też jakby jest bardzo appropriate, bym powiedziała, bo on ma chyba 27 czy coś takiego, a ona ma jakoś 37 czy 36. Więc to jest bardzo dobry age gap zrobiony ok, bo oni oboje są już jakby dorośli i są no trochę starsi, więc jakby może to mieć miejsce bytu. No ja się bawiłam świetnie przy tej książce. Mamy tam małą kózkę, mamy ogólnie jakieś zwierzątka. Wspaniałe, ale tak jak mówię, o bohaterach dowiedzieliśmy się bardzo dużo i mogliśmy w nich osobno się zakochać, żeby potem zakochać się w tej ich historii, która była świetna swoją drogą. Ja głównego bohatera absolutnie uwielbiam, główną bohaterkę też swoją drogą, ale słyszałam właśnie, że Abby Jimenez niesamowicie łączy wątki romantyczne z takimi wątkami pobocznymi, cięższymi, trudniejszymi i ja się absolutnie z tym zgadzam, bo też uważam, że te inne wątki, takie bardziej poboczne, zostały bardzo ładnie wplecione w tą historię i nie mamy takich zwykłych bohaterów, tylko już bohaterów po przejściach, coś się dzieje w ich życiu i to jest no bardzo fajne. Ja się naprawdę bawiłam bardzo dobrze. Dałam 4,75, ale teraz jak myślę o tej książce, to czasem mam ochotę zmienić na 5, bo jednak ta książka jest naprawdę jednym z lepszych romansów, jakie czytałam, więc nie wiem, czemu się oparłam na 4,75. Może zmienię. I tak na Goodreadsie jest jakby 5 i tylko wpisane w komentarzu 4,75, więc it's good. Potem nie mogłam się powstrzymać i zaczęłam czytać drugą książkę w tej serii, która jest o Bree, czyli ma problemy z nerkami, jest jakby bardzo ciężko, potrzebuje przeszczepu po prostu. I jakby wiele rzeczy po prostu w jej życiu jest trudnych i ona nie do końca jakby ma w ogóle przestrzeń, żeby spotykać się z kimś. Ale w każdym razie pojawia się nowy lekarz w tym szpitalu, w którym ona pracuje i on na początku wydaje się bardzo gburowaty, więc ona go totalnie nie lubi i jakby jest taka napięta atmosfera. Ale potem się okazuje, że on jest taki gburowaty, bo ma bardzo, bardzo mocne lęki społeczne i nie jest mu najłatwiej po prostu poznawać nowe osoby, dopóki one jakoś tam bardziej się do niego nie zbliżą. Bardzo ładnie moim zdaniem jest pokazany ten bohater, który ma lęki społeczne, jak to wszystko wygląda i jak on czasem nie potrafi się odnaleźć, jak mu jest czasem ciężko. To jest naprawdę pięknie zrobione i to jak Bree jakby reaguje na to i jak próbuje mu pomagać w każdej sytuacji, to jest też no przepięknie zrobione. Ja też absolutnie uwielbiam tą książkę, ale tutaj miałam niestety większy problem z tym, że oni bardzo w pewnym momencie mieli zaostrzony miscommunication trope. Absolutnie chciałam, żeby oni zaczęli w końcu rozmawiać. Już nie mogłam,
nie mogłam wytrzymać tego, że oni nie rozmawiali ze sobą i po prostu cierpiałam, bo bardzo, bardzo chciałam. Ja wiem, z czego to się brało. Jego problemy plus jej problemy, jej trauma połączone razem dawały nam ten miscommunication trope, który był strasznie, strasznie frustrujący. No trudno, ale i tak bawiłam się świetnie na tej książce i też absolutnie polecam. Dałam 4 gwiazdki, no i tak musiałam tą jedną gwiazdkę odjąć za to, że byłam już taka zmęczona tym, ale w końcu porozmawiali i jakby dalej mogliśmy ruszyć, więc slay. I nie mogę się doczekać trzeciej książki w tej serii, czyli Just for the Summer, na pewno wyjdzie u nas w przyszłym roku i ja w przyszłe wakacje I will devour tą książkę. Mogłam ją przeczytać w oryginale, ale chyba poczekam jednak na po prostu naszą premierę, bo też na pewno będzie o niej głośno, więc jakby czemu nie. I tak jak mówię, nie mogę się doczekać, ale też pobrałam sobie na czytnik pierwszą książkę z innej serii Abby Jimenez, która była wcześniej przed tą serią, więc też jestem bardzo ciekawa. Zobaczymy. Nie mogę się doczekać, mam ją w TBR-ze letnim, jeżeli widzieliście TBR na lato, to wiecie, że ta książka tam jest, więc... Później kolejny romans, oczywiście, wiadomo jak jest. Nora tego nie ma w scenariuszu. I tutaj jest historia Nory, która pisze scenariusze do takich Hallmark filmów, czyli takich bardzo cringe'owych, romantycznych filmów, które wiecie, w okresie na przykład świąt lecą w telewizji po prostu taśmowo. I ona pisze takie scenariusze. Ona po prostu mówi, że pisze te historie, to jest jakby ten sam wzór, ale po prostu zmienia jakieś tam szczegóły i imiona. To jest to, co ona robi. Ale teraz napisała scenariusz jakby o swoim życiu, o swoim rozstaniu z mężem, bo ona ma 2 dzieci, właśnie ma byłego męża, no i jakby ten scenariusz oczywiście jest ekranizowany i jest film nagrywany u niej w domu. I Leo, czyli bohater, który przyjeżdża grać jej męża, on po tym nagrywaniu stwierdza, że on zostanie u niej trochę dłużej. I ona się zgadza. Jakby dla mnie ta książka ma tak abstrakcyjny jakby ten pomysł i jakoś tak nierealistyczny, że no wiadomo, że to są książki i to nie chodzi o to, żeby to było realistyczne, ale jednak ja jak czytam coś obyczajowego, to ja chcę, żeby to było trochę chociaż do uwierzenia. A tutaj no to było po prostu głupawe moim zdaniem, to zagranie, ale okej. I ja totalnie nie polubiłam Leo. Leo to jest po prostu uosobienie wyniosłości i dziwactwa i ja tego po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem, jakim cudem... Ja jakby widzę ludzi, którzy się zachwycają tą książką i zachwycają się Leo. Nie wiem, jakim cudem, bo one naprawdę... Jak myślicie sobie o takim właśnie takiej gwieździe, która nie ma cech charakteru, tylko to, że jest gwiazdą i nie umie wokół siebie nic zrobić, pomimo tego, że jakby on nie jest gwiazdą od dziecka, więc jakby mieszkał normalnie w domu z rodziną i no nie wiem, robił jakieś rzeczy wcześniej sam, dopiero jakby potem został aktorem, więc jakim cudem on, nie wiem, śmieci nie umie wynieść albo coś takiego, no takie, wiecie, głupie rzeczy. Mi się totalnie to nie podobało. Ja nie lubię takich rzeczy, ja chyba w ogóle nie lubię gwiazd jakby w książkach, tylko wolę zwykłych ludzi, tak wydaje mi się, że to bardziej do mnie przemawia. I no nie wiem, mi się absolutnie to nie podobało, nie polubiłam jej do samego końca. Konflikt, który był w tej książce, był tak głupawy, że aż mi słów zabrakło na koniec. We vlogu z czytania tej książki, jest na kanale, możecie zobaczyć spoilerową sekcję, gdzie powiedziałam jakby o czym się kończy, jak się kończy ta książka i jaki był konflikt, który się pojawił. I to po prostu tak źle na mnie wpłynęło i to jak się Leo zachowuje i na początku i w środku i jeszcze w środku miałam taki moment, że myślałam, że może nie będzie tak źle. Ale już na tym konflikcie po prostu padłam, nie? No gorzej nie mogło być. gorzej nie mogło być. Więc niestety nie podobała mi się ta książka. Dałam 1,5 gwiazdki, bo był taki moment, który myślałam, że będzie okej. No i też ogólnie polubiłam Norę i jej dzieci. To mi się podobało i ja bym wolała, żeby ta książka się zakończyła inaczej. To też możecie tam w tej spoilerowej sekcji zobaczyć. Bo no mówię, ja bym wolała, żeby to się skończyło inaczej i ja bym była bardziej zadowolona, bo no Leo, it's not the vibe. It's not the vibe i on nigdy nie będzie the vibe. Ale i tak stwierdziłam, że będę czytać kolejne książki tej autorki i wydaje mi się, że już w następnych będzie lepiej, więc
po prostu wpadka z tym Leo. Gdyby go nie było, gdyby on był zmieniany i no nie zachowywał się tak, jak się zachowywał, to bardzo by mi się podobała ta książka, bo Nora była super, jej dzieci były super, więc... Ale no niestety, przez to, że on był i on był agresywnie wszędzie cały czas, to jakby źle. Dalej, znowu coś, co niestety mi się nie podobało i to jest Addicted to You. Bardzo czekałam na tą książkę, widziałam same dobre opinie za granicą, wypadło mi to. Widziałam same dobre opinie za granicą. Ja byłam przekonana, że mi się to spodoba, ale niestety było jak było. To jest historia dziewczyny, która jest uzależniona od S, jest infomanką. Nie wiem, czy mogę jakby na YouTubie mówić takie rzeczy. I chłopaka, który jest uzależniony od alkoholu, jest alkoholikiem. Tak wygląda sytuacja. I oni są przyjaciółmi tam od dziecka, oni są bardzo bogaci, mieszkają razem i udają przed swoimi rodzinami, że są razem, żeby ukryć swoje uzależnienia, bo nikt o tych uzależnieniach nie wie, oprócz ich obojga. I oni udają związek, żeby właśnie ukrywać nawzajem te swoje uzależnienia. Nie wiem, co mam powiedzieć za bardzo o tej książce, bo przez większość czasu próbujemy ogarnąć to, co się tu dzieje w ogóle i te ich uzależnienia i jakby cokolwiek. Kończy się to okej, ale ja nie wiem, totalnie po prostu mam wrażenie, że to nie było dla mnie i ja rozumiem, że to miało być takie mocne, że oni są uzależnieni i w ogóle, ale jakoś tak to po prostu nie jest dla mnie, mi się wydaje, że to nie, jakby po prostu nie jest książka, która by mi się mogła spodobać. Nie podoba mi się to po prostu, że oni próbują jakby sami leczyć, w sensie nawet nie leczyć. Oni sami po prostu próbują jakoś nawet nie zwalczać, tylko po prostu ukrywać te uzależnienia i nie wiem, siebie okłamują samych, okłamują siebie nawzajem, wszystkich dookoła, jakby... Dzieje się dużo i po prostu to, że żadne z nich nie ma refleksji, że może trzeba pomóc tej drugiej osobie. Znaczy, niby są takie refleksje, ale nic w związku z tym. I to jest przykre. Tak jak mówię, potem już się robi troszkę lepiej, ale to nie jest zasługa ani jednego, ani drugiego. Więc... No nie wiem, nie podoba mi się chyba, po prostu to nie jest coś dla mnie i jakby ja się nie odnajduję w tym, więc raczej nie będę kontynuować tej serii. Tam już są chyba dalej książki nie o nich, tylko o kimś innym z tych, tam chyba z jej rodziny. Ale chyba sobie odpuszczę. Po prostu wydaje mi się, że to takie coś nie jest dla mnie i no, dałam dwie gwiazdki, bo były momenty, które mi się bardziej podobały, mniej podobały, ale wciąż. Ja nie wiem, bardzo dużo osób jakby uwielbia tą książkę, tą serię, więc może to jest me problem, ale wydaje mi się, że to nie jest dla mnie i jakby tyle. I już ostatnia książka, o niej nie będę mówić za dużo, bo vlog z czytania tej książki jeszcze nie wszedł na kanał, więc musicie poczekać. Ale skończyłam Spotkasz mnie nad jeziorem. Tak jak mówię, nie będę mówić za wiele o tej książce. Jedyne, co mogę powiedzieć, że... I am not a fan. Niestety. A to jest autorki Każde kolejne lato, więc no... Jest to przykre, smutne, ale nic nie możemy z tym faktem zrobić. Zobaczycie po prostu na vlogu, jak jest. Jak będziecie ciekawi, to tam się dowiecie. Bardzo mi przykro, ale książkę z wakacyjnego TBR-u przeczytałam, więc jest okej. Okay. Tak jak mówię, to już wszystkie książki w kwietniu przeczytałam. 3, w maju przeczytałam 9. Jest wyrównanie teraz. W czerwcu idzie mi okej okay też, więc jakby cieszmy się z tego. No ale tak, jak widzicie, weszłam w moją romansiara era, teraz już trochę z niej wychodzę, bo zaczynam szukać czegoś innego, ale tak czy tak cieszę się, że udało mi się przeczytać trochę książek, o których już wcześniej myślałam, ale jakoś po niej nie sięgałam. Jak widzicie, dużo książek nie mam fizycznie, bo wszystkie, znaczy większość romansów czytam po prostu na czytniku, bo już nie mam gdzie za bardzo wsadzać książek, więc po prostu czytam na czytniku, cieszmy się z tego, że nie kupuję góry książek, tylko wykorzystuję moją subskrypcję na Legimi. No i to już by było na tyle. Dajcie mi znać, co wy przeczytaliście w maju i w kwietniu i widzimy się w kolejnym odcinku.